Kraków, zakochani z mandatami na 1,5 tysięcy złotych. Kobieta była półnaga Kraków, mandat od Straży Miejskiej za niecodzienne zachowanie. Przekraczało granice dobrego smaku. Niecodzienne wezwanie otrzymali krakowscy strażnicy miejscy. W godzinach wieczornych mieszkaniec Nowej Huty zgłosił lubieżne zachowanie pewnej pary na ławce przed blokiem. Półnadzy kochankowie zostali ukarani mandatami. O zdarzeniu poinformowała Straż Miejska Miasta Krakowa we wpisie na mediach społecznościowych. Strażnicy miejsce otrzymali zgłoszenie w niedzielę tuż przed godziną 21. Mieszkaniec osiedle: Stalowego na krakowskiej nowej hucie zawiadomił funkcjonariuszy o licznych nieobyczajnych wybrykach, którymi oddawali się pewni kochankowie na ławce przed jednym z bloków. Straż Miejska. Kobieta była częściowo naga. Po zjawieniu się na miejscu, strażnicy zastali mężczyznę i kobietę, ubraną wyłącznie od pasa w górę. Obecny był także mieszkaniec osiedla, który zgłosił niecodzienne zachowanie pary. Zbulwersowany mężczyzna nagrał zajście telefonem. Wideo pokazał funkcjonariuszom. Mandaty o łącznej wysokości 1500 zł, choć zapadał zmrok, to według relacji strażników, na filmie zarejestrowanym przez zgłaszającego, dokładnie widać lubieżne zachowanie kochanków. Jak stwierdzono we wpisie, delikatnie rzecz ujmując, znacznie przekraczało to granice dobrego smaku. Interwencja zakończyła się nałożeniem kilku mandatów o łącznej wysokości 1500 zł.